W niedzielę 25 sierpnia na placu przy remizie OSP w Tomaszowicach po raz kolejny odbyły się dożynki parafialne, które rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 15, koncelebrowaną przez proboszcza naszej parafii księdza Jana Adamusa i księdza wikarego Artura Gielatem. Po mszy świętej po centrum ruszył korowód dożynkowy, na czele którego szli nasi zacni starostowie tegorocznych dożynek, pani Krystyna Pawlik z Modliczki i pan Józef Grzybowski, sołtys Szyc. Następnie przywitaliśmy wszystkich zaproszonych gości na czele z naszym wójtem Tadeuszem Wójtowiczem, przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Sułko, radnym powiatu krakowskiego Piotrem Gorajem, Krystyną i Józefem Kruk oraz powitaliśmy wszystkich sołtysów i radnych. Wesoło śpiewamy, mile pozdrawiamy i dziś na dożynki pięknie zapraszamy. Cieszymy, wieniec dożynkowy tutaj wam niesiemy. No i z tej okazji życzenia składamy, a wy posłuchajcie, co wam zaśpiewamy. Swoim śpiewem nasza starościna dożynek zapoczątkowała część artystyczną, którą po ośpiewaniu wiana kontynuowały zespoły Modnicanie, następnie Modniczanki, nowo powstały zespół z Szyc, i na końcu nasz zespół greckim akcentem zakończył część artystyczną. Na polach pusto, na polach cicho, umyły wszystkie maszyny. Zima skończone, zboże w stodole, dożynki więc wyprawimy. Robota to nie zając, nie będę gonił za nią. Pole za ugodzę, pod gruszą się położę. W trakcie występów zostali uhonorowani zasłużeni rolnicy. Państwo Kazimiera i Andrzej Bosakowie z Szyc, Państwo Marta i Julian Buczak z Modlnicy, Państwo Karolina i Krzysztof Wadowscy z Tomaszowic, Państwo Aneta i Grzegorz Kaczor z Modliczki. Mamy jeszcze kilkanaście osób w naszej parafii, którzy zajmują się tym rolnictwem i szczęść im Boże. Bo co byśmy jedli, gdyby nie ich ciężka praca na roli. Wszystkim uhonorowanym rolnikom, którzy są tutaj na scenie i nie tylko, tym serdecznie gratuluję, a wszystkim życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. O godzinie 19 zaczęła się zabawa taneczna, a czas do późnych godzin nocnych umilał nam zespół Telex. Serdeczne podziękowania dla osób, które przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystości, a w szczególności dla wszystkich gości tak bardzo licznie zgromadzonych. I do zobaczenia za rok!